bo dobra, to lecimy gramy. Ja myślałem, że on odpisał ten. How many hours on yes, Belarus. Fuck. Z tym włosami wygląda jak Trump. To jest, słuchajcie, taki tribut dla Trumpa. We're going to make Congo great again. Juhi, klikaj gotowość. Już. We're going to build z Łukaszenką gramy, no. No nieźle. Kot, czemu ty jesteś moim... No i kurde, no i super. O, dupę, to pojechałem. Aż do pierwszych ludzkich kroków na dwóch nogach. To ja lubię. Przetrwaliśmy. Najbardziej wojna cifra ze wszystkich. Największe zadanie. Czy ty zostajesz Rzym, frajerze? Sumerię. Sumerię? No. Ale Sumeria to w tym, w early game jest. No. Sumerię czy Scythię? Sumerię. Dobrze, że nie dostał tej, no. Nie Aten, tylko Spartę. Użyj potęgi wojskowej. No, hobbici są okej, okay, ale moim zdaniem legiony rzymskie są po prostu przejebane w kosmos. Czemu? Legiony mają chyba tylko to, że obok siebie dostają bonus, nie? Gdzie? One mają kurde taki atak damage że szok. Dwa razy więcej niż podstawowi wojownicy. I ale taki... oni są zamiast zbrojnych czy zamiast... Mhm, zamiast zbrojnych mają o wiele więcej niż zbrojni. No ja w ogóle ja nie lubię melee jednostek. Konie i łucznicy są o wiele lepsi. Ale ja mam kurde rozrostowe tutaj, powiem wam. A kim ty grasz? Zajebiście. Ja jestem, kurde, Donaldem Trumpem. No to dobrze. Dobra. Myślę, że to będzie mega, mega mocno rozwijające się miasto, szczerze mówiąc. Nie cierpię Brazylii. Grasz Brazylię? Tak. No boż. No i na dzień dobry zwiadowca barbarzyński. Tak wyskoczył, no do cholery. Holy shit. Panie, nie wiem. Deszczu pod rybę. Dobra, zrobię sobie tak. Ale ziemia jak zwykle gubniane. Let's make America great again! A ten Sven co? Buduje, nie wiem, mur czy co? No, tam mur chiński. Chiny dostał już w pierwszej turze. Zaczyna. No to ciekawe. Zobaczymy jak tam teren wygląda tu dookoła. Mnie bardzo denerwuje, że ja będę musiał chyba na angielską wersję językową sobie zmienić, bo w polskiej w ogóle nie pisze jakiego typu są niektóre jednostki. Jak to nie pisze? Jak to no? Ja wóz bojowy na przykład nie wiem co to jest. No to jest konnica, no. No właśnie nie. To wóz bojowy jest, nie, to jest wsparcie. Nie. To jest po prostu jako ciężki wagon z tego co wiem po prostu. Ciężki wagon? No tak, no masz rydwan po prostu, no. Z tej kategorii. No właśnie, czyli pewnie ciężka kawaleria. Czyli tak. W czołgi pewnie się ulepszy, ale tego nie widzę, a w normalnej wersji widzisz. Te osły są tak przepierdolone, ty z tym nic nie zrobisz, no chyba, że dzidowników będziesz stawiać, no ale to też jest takie raczej... No, wóz bojowy się w rycerzy przekształca. No, czyli to są czołgi. Matko Boska, jedyna jeszcze za rzeką jest ten obóz pierdzielony barbarzyńców. Normalnie kombo-wombo. Nie wiem co ten graba gadał, dobrze jest ten. Dobrze to wszystko działa. Masz internet z Mezopotami, co? O, co od świata znalazłem? Internet, kurde. Z Mezopotami, o mój Boże. Ciekaw jestem w ogóle, czy Y-Mod mi działa na multiplayerze. Mógłbyś teraz komentować grę tu dla oglądających z jakimiś radami? No jasne, to ja od razu mogę powiedzieć moim przeciwnikom od razu przy okazji ten. Nie, w no tym jest, momencie słuchajcie, rozpoczyna się early game. Early game polega na najprostsza rzecz na świecie, czyli po prostu eksplorujesz, sprawdzasz co jest dookoła ciebie. Szukasz potencjalnych exp, bo chcesz przed 50 turą, w prawym górnym rogu macie tury, wyrzucić po prostu no, trochę miast. To zależy kim gracie, ale im więcej miast, tym tak naprawdę lepiej teraz akurat jakby... Kara za posiadanie większej ilości miast jest mniejsza niż w piątce. No i sobie po prostu tworzysz takie ładne swoje imperium. Mamy tutaj dwa luksy fajnie ustawione. Ale mam gówniany teren. Ale no ten teren przy Waszyngtonie mam genialny po prostu, świetny. Nie pamiętajcie jak gówniane tereny go nie wyglądają. O matko no pustynia Boska. I tundra obok siebie, nie? Amerykańcem gra Nexus.
No mówię, we're going to make America great again. Zaraz będziesz ten wypowiadał wojnę każdemu, kto wojnę będzie zaczynał na kontynencie. No, bo on kurde ma mały penalty. Jestem tak zwanym policjantem. A słuszna wojna Ameryki, tak? Tak. Teddy Roosevelt w ogóle, powiem wam tak, popatrzcie na Teddy'ego Roosevelta. A na jakim kontynencie jesteś? Spierdalej? powiem wam tak, są on wygląda jak mój dziadek. To jest Pangea, ale kontynenty są normalnie na Pangei. I znalazłem obóz. Gdzieś tu przejdźmy tak dookoła, musimy tu to zwiedzić. No, nie podoba mi się to, że mam strasznie dużo pustyni dookoła. Dlaczego pustynia jest dobra? No, taka pusta, kompletnie pustynia, wiesz, jak ma ten... Łatwo wzgórze do ciebie wtedy koni jechać. I wozami. No, już pierwszych barbarzyńców skasowałem. Hej, Kalistin, co tam? A go tu przyśniało, bo to jest ten debil. To jest z Białorusi koleś. Tak. An illusion. What are you hiding? Dobra, mam dużo, strasznie dużo fajnie tutaj pszenicy, to tylko tu farmy można pobudować. Bardzo, to będzie bardzo ładnie rozwijająca się właśnie sztolica. Chciałbym sobie push to talk zrobić, kurde, bo to masakra jest. Dobra, ktoś tutaj nie skończył tury. Dobra, powiem wam tak, teraz wyciszyłem sobie mikrofon, więc mogę wam powiedzieć tak, no mamy, zobaczcie, tutaj mamy pszenicę jako dodatkowy zasób. Mamy dużo pszenicy, bardzo dużo pszenicy, to jest zajebiście, tutaj będziemy mogli zestawiać bardzo fajne rzeczy. Wyczyściliśmy już pierwsze obozowisko, dostajemy 45 golda, jesteśmy tundra, tu jest u góry tundra, więc znajdujemy się na północy mapy. Nie w tą, do... Więc no, trzeba będzie uważać. Chcemy jak najwięcej tu przeeksplorować ten. Mamy Zanzibar, który jest, jak macie właśnie żółte takie państwo miasto, Zanzibar jest miastem handlowym i tu mamy, to jest miasto produkcyjne, słuchajcie, Bruksela. Więc to jest dobre. To jest dobre, że mamy tutaj Brukselę, słuchajcie. Bruksela będzie naszym celem, do którego będziemy dawać nasze właśnie naszych emisariuszy. Drzewko idei. Właśnie tak się zastanawiam, byśmy tak troszeczkę militarnie poszli, szczerze mówiąc, tutaj. Może najpierw bym zbudował sobie handel, tutaj. I plus siły bojowej, plus produkcji w każdym mieście, tak. W ten sposób na razie pójdziemy, tak dosyć standardowo. O, zacząłeś już? Tak, zacząłem, kurde, no, ja to właśnie... Ja pierdzielę, co za ludzie. Przychodzą wtedy, kiedy nie trzeba. Czekajcie, ustawienia. Czy ja mogę na przykład w dźwięku dać... O, to chcę zrobić sobie. Więc teraz tak, przejdźmy sobie tędy. No tutaj mamy... No nieciekawe tereny, szczerze mówiąc. Tu ile marmuru jest? O, będzie krucjata! Co? Wóz bojowy nie kosztuje koni, bo to są osiołki przecież. Ty, to przecież tylko 10 produkcji więcej niż zwiadowca. No, one są, ty możesz spamić po prostu. To jest właśnie czekaj, fajne. Czekaj, jeszcze mi nie mów, że one nie za nie nie płacę nic. No, płacisz utrzymanie normalnie. Nie, nie płacę, zero utrzymania. O mój Boże. Serio? Tak, o kurwa. Ja pierdzielę. Jakie, to jest już moje ulubione na świecie. No tylko wiesz, to jest kwestia taka, że to jest early game, nie? To później to już jest mniej ten... No, ale to później to ja będę miał właśnie dodatkowe miasto. Ja sobie, jak sobie państwa miasta pozajmuję tutaj blisko siebie. Jakie to fajne. Ja mam Jerozolimę, zaraz będę tutaj kurde krucjaty robił. Na świętą ziemię trzeba podbić. Ameryką. Musimy to ulepszyć. O ja pierdolę! Kurwa mać, najgorszego sąsiada jakiego mogłem kurwa dostać, dostałem. Dostałem tego jebanego pacana, no, tego. Gonia dostałem tutaj, to jest granica Gonia. Jezusie drogi, przecież ja mam tak przejebane. O mój Boże, dobra, wiecie co? Trzeba iść w tech, kurde, słuchajcie.
zrobimy sobie tą plantację, żeby, znaczy irygację, żeby plantację móc robić, a później lecimy hodowlę zwierząt, łucznictwo i kurwa full obronę, słuchajcie, ale przejebane mamy. O Jezu, on ma jedną z najlepszych jednostek na ten. O fuck, dobra, wiecie co, na razie nie będę mu się pojawiał po prostu, na razie nie będę tam eksplorował, po prostu tutaj ten. Szybko drugie miasto trzeba będzie gdzieś wystawić, te dolne tereny muszę sprawdzić, bo tu jest dużo kakao, bardzo fajnie z jednej strony, ale tu coś jest, jakaś miedź, tędy spróbujmy gdzieś przejść. Ale mamy przerąbane, ej, autentycznie. On z tymi osiołkami to będzie tutaj robił taki pogrom, że to sobie nawet nie zdajecie sprawy. Ale to dobrze, słuchajcie, i tak byśmy teraz poszli w hodowlę zwierząt, ponieważ można robić pastwiska, pastwiska dają produkcji. I pastwisko można zbudować sobie tutaj, na bydle oraz na owieczkach. Litwina spotkałem. Kindra? To go napierdalaj. Na razie, wiesz, mam jednego wojownika, więc sobie... Czekaj, przerzucę tego, twojego koleżkę na ten, na... Jaki on ma, gdzie on jest w ogóle? Niech on wejdzie na TSA i go rzuć tutaj. A już jest. Krzysiu, tak? Wejdziesz na TSA? Jestem, no. No właśnie, ja pierdzie, dobra, nieważne. Dopiero teraz przeczytałem to na tym. Chłopaka, nie ma tam postępów. Tysiące ludzi żyło bez miłości. Każdy naród żyje... Jezu, ten TSA jest tak nisko, że aż się spłaciłem przebiegając przez niego. Jezu, ile one mają ruchu? 4 ruchu! Kto to wymyślił? Dobra, tak, bo ja czuję, że się krzew jedno zjesz, bawisz. Powiem wam, że taki średni teren mamy tutaj na ten, ale ekspę tutaj na dole można, zobaczcie, mamy herbatę, to jest lux. Lux jest fajny. Jerusalem tutaj jest. Tą Brukselę trzeba byłoby ten. Trzeba byłoby, będzie do Brukseli dawać emisariuszy, żeby mieć dobrą produkcję. Produkcja tu będzie kluczowa bardzo. Będzie ciężko, słuchajcie, będzie bardzo ciężko, nawet powiem. Może gdzieś tu miasto walnąć na tej herbacie. Tylko że produkcji strasznie będziemy mieli, zobaczcie, mało. Bo tutaj, tu w ogóle nie ma produkcji. To jest po prostu przerąbane. Słabe mam ziemię. No chyba, żebym na herbacie postawił. Dosłownie tundra i pustynia obok. Nie wiem, jak z tego... No ja też mam tundrę. Goni jeszcze no to mnie masz od tym, słuchajcie, to jest znaczy, dobrze. Jesteś na drugim końcu mapy ode mnie. Albo na tym samym. No nie, no aż tak duża to nie jest. Ja już zbadałem połowę góry. Chyba, że ty na prawo jesteś? Czekolada może tutaj, nie, no ja gdzieś tylko na zbudujemy? No to ja właśnie na lewo zbadałem. Ale to jest chujowo, dobra. O tyle tu, tu nie możemy na razie zbudować. Najważniej, żebyśmy gdzieś tu walnęli to miasto. Te niezbyt twardzi są z tego, co widzę. Tylko nie wiem, czy jak zbudujemy na herbacie, to czy ten luks znika. Bo teraz tu jest jeszcze opcja. Wiszące ogrody, spichlerz. Na razie housing mamy dobrze. Weźmy, zbudujmy sobie najpierw budowniczych, a po budowniczych kupca, a później będziemy musieli się ten... Kurwa mać, zauważymy. Cześć, to kończymy streama dzisiaj szybciej? Spotkałem mojego ulubionego streamera. Którego możesz gnębić? No i kurde... Nie wydało. Obróbka brązu. Dobra. Panowie, Casus Belli, proszę. Ostrzymy, dzidy. Kto tam nie umie dokończyć tury, kurde? Dogonił Litwin. Tum. O kurde. Pułapka na tygrysa. Ale pies obszczekał tych barbarzyńców. O, znalazłem Deli. No ja cię już wcześniej znalazłem. Czy jak się na luksie postawi,
miasto, to ono znika? Ten Lux? Na czym na Luxie? Jak na Luxie? Co? Na Luxie no nie, nie znika. Znaczy musisz mieć technologię, ale ty już miasto stawiasz tak wcześniej? Przecież nawet miałeś popkę z ruin. To jest tak szybko miasto? No właśnie, też się zdziwiłem, muszę zacząć jego stylica ludźmi. Psy nas podziwiają. Podbijamy Nexosa? Ty, ale serio, to jest sama pustynia przecież! No to szybko gonił, to ja ci zabierasz polotko do pustynny, żebyś przypadkiem nie ten... O Boże... Ten ban za Kongo! Trzeci poziom ma ban miasta za dopiero. Kongo. Nie, ale dosłownie, między mną a Nexosem są same równiny. To jest po prostu dream. No, zależy czyj. No, sama pustynia, stary mój. Wiesz, że Nexos ma inne sledoce. Może nie. Ale przynajmniej wiesz, że trzeba się przygotować. Bo będzie you are not prepared. Nexos, konsztatura! Dobra, jak mam handluję z Litwinem, bo tacy chujowi jesteście. Dobra. Przepraszam, ale wybieram Panteon. Ja znaczy, Pantony są strasznie słabe, moim zdaniem. Panteony są średnie, no ale... Kurde, co zrobisz, no? A kto to jest? A Indie? Macie elu. Something's not quite right. Na przykład. No mi to nie wygląda na czarującą lokalizację, no ale jak to chcę. Oje, ale źle zrobiłem. No bez jej. Nie, złego Civico poszedłem. Zobaczyłem młotek, to poszedłem w młotek. A tu jednak nie. Patrzenie zawodowe. Powinienem iść w koronę, no. A nie mam ryż. To mi tu konnica przyjechała wroga. Co to ma być za wyskok? No i Sven, i Litwin. No bo z Litwina handlujemy, no to nie dziwne, że nas tam... Właśnie miałem czary Mandera za Bulbuzały. To wolę pikać. Ale dosłownie, ja tutaj... No czekajcie, musimy poczytać w takim razie. Ja teraz założę to miasto, ale... Ja będę musiał w kółeś wjechać. Ale jest trochę trudno, słuchajcie. Ja liczę na to, że... Nie martwcie się, to znaczy, że Bartek idzie w naukę. Powiem wam tak. Pszenica. Tutaj to da mi jedną żywności. Super. Potrzeba nam produkcja. Najpierw produkcję. Dałem sobie tu luksa, żeby po prostu mieć udogodnienie. Na wjazd, na chatę wjazd zrobiłem. No to rób uczniów. Ale, moi drodzy. Bo to mi każe tutaj zbudować. Tylko tutaj co ja zgarnę w takim razie? Na mokradle miasto zbudować? Dziwnie mi to radzi.
Dobra, no jeszcze jedną turę, dobra, tu postawimy rzeczywiście, to przejmiemy sobie tutaj to wszystko. Będzie ok produkcji, będzie trochę luksów, będzie na razie ok, tylko z Jerozolimą będę pewnie walczył o to bydło tutaj, które jest na dole. Powiem tak, liczę na dobry sojuszyk z tym, ale najpierw musimy wejść w tą encyklopedię, która jest tutaj gdzieś, zaraz zobaczymy, czekajcie. To ona się nazywa... Boże, gdzie ją się włączało? Filtry, znaczniki. Kurde mać. Nie wiem, gdzie się włącza tą. A dobra, tutaj jest Civilpedia. Okej. Okay. Trzeba moimi wojownikami wracać do domu. Rekarta Lisbona. Do domu, woje, do domu. Sumeria. Wóz bojowy. Okej, okay, Sumeria. Ulepszanie do rycerzy. Punkty ruchu 3. Siła ataku w zwarciu 30. I kto o, jest dobry ja, na nich? Pitole. Brazylia, Yuki. Kłam? Nic, Brazylię odkryłem. No to witaj. No to ja mam... O matko, wesołą imprezę. No mamy Nowy Jork, słuchajcie. Nie, to tutaj powiem wam, że intrygi tutaj są ryzykowne, szczerze mówiąc. I jeszcze końscy łucznicy. Łucznicy koni. Zrobimy sobie Bożego. Kupca, żeby tym kupcem tutaj się wymieniać z Nowym Jorkiem. Nie mogę się tego cholerstwa wyłączyć? Nie no, rek, barbarzyńcy. Trzeba wojna, wojsko. Barbarino, peperino. Nie wojska, także. Puścimy sobie szlak handlowy po prostu między miastami tutaj. Ale powiem wam, że tu będzie kurde grubo. Trzeba mury zbudować, przede wszystkim starożytne mury. Bez starożytnych murów to będzie po prostu cappuccino peperino. I trzeba będzie się, my będziemy się, słuchajcie, bronić. Będziemy się kurwa bronić, to jest, od razu mówię. Ja nie będę atakował, ja będę się bronił. To jest masakra po prostu, to co tutaj jest. Ładne te wiszące ogrody masz, powiem ci, w konstrukcji. Bardzo, bardzo są ładne. A to jest śmieszne, że jak zabijasz zwiadowców, to nie musisz jakby barbarzyńców i psa tego zabić, tylko sam gościu ustawić. Ty, a ten, a powiedzcie mi, a... A to dlatego nie ma wojska, bo pewnie wiszące ogrody robi. No. Ale to zaraz, ale to jak ty go Nexus znalazłeś, to zaraz tutaj pustynia zweryfikuje, dokąd mam zasięg. Pustynia zweryfikuje. Co wszyscy na mnie czekają? Stary, ja tu już, kurwa, ja tu na nielegalnych imigrantów już mur szykuję, stary. O, już tu buduję, kurde, granicę sumeryjską. Spoko. Jedne mury się obaliło. Gdzieś tu bym musiał. No i Sven. No nie dzwoni mnie. No jeszcze podzwoniłem, no. Zobaczymy. No ale żelazo to taki trochę balans strategiczny. Właśnie zniknie, znaczy ja nie mam nigdy żelaza. No kurwa, zaatakowałem tych. No barbarzycy we mnie wjechali i zginęli. O, ci są odchodzenia w lesie, nice. Czekamy chwilę. Czekamy chwilę. We're going to build the wall. Jeszcze trzy tury do tego. Do czego trzy tury? No to jednak Nexus jesteś bezpieczny. Słucham ciebie? Jednak jesteś bezpieczny, jak tam słyszę cuda. Muszę zobaczyć z bliska. Ja tylko wpadłem na granicę brazylijską, tylko tutaj. Da się splądrować w ogóle cuda? No. Siomi tutaj z plądrowaniem, co to ma być? Nie, to ty ja... Ja tylko obserwuję, jak ta konnica barbarzyńska się działa. Pięknie, co nie? Zazdroszczę.
Tam taką chciałbym mieć. Dobra, słuchajcie, plan jest teraz taki, że puszczę sobie tego kupca tutaj między miastami, żeby po prostu rozwój miasta był dobry. Trzeba powoli zastanowić się nad kolejną ekspansją, gdzie by ją walnąć. I zastanawiam się, czy by nie agresywnie pierdolnąć miasteczka gdzieś tutaj. Wtedy przejmiemy srebro, zwierzyna, dojdziemy sobie do miedzi i będziemy mieli jeszcze bydło. Tutaj będzie, fajnie będzie to przejąć, wiecie, tu, patrzcie. Ten przesmyk tu będzie fajnie przejąć sobie. Ta dolinka będzie wolna. Rosją. Tu se tworzył taką dolinkę po prostu. To będzie przewroty robił tutaj nam. Ale na pierwszą się nigdy nie... Musimy dzielnicę tą wojskową zbudować, słuchajcie. Obróbka brązu i włócznicy są bardzo ważni. I tutaj też przy okazji żelazo jest bardzo ważnym zasobem. Więc to jest coś, co my naprawdę... O kuźwa mać, no nie wytrzymam, stracimy tego gościa. Ile to jest barbarzyńców? No i to luksus, tak jak... Do Nowego Jorku plus jeden produkcji, plus jeden żywności. Proszę bardzo, on sobie tutaj idzie oczywiście. A konnica barbarzyńska to do mnie wyszła, wysięć ode mnie. Czekaj, gdzie ja go wysłałem? Ja go do Jerozolimy wysłałem, czy ja? Tak sobie tylko zwiedzam, wiesz. Idź się z nimi bij ich może, co? Nie, no wyjebane. No, co wyjebane? Bij ich! Oni ciebie lubią bardziej. Tu na razie pojemność jest jeszcze dobra, więc nie musimy spichlerza budować. Choć spichlerz daje plus jeden żywności, ale ja na razie budowniczy zbudował, żeby poupgrade'ować sobie tutaj te tereny. Oj, serius. Piłka nożna, nie? Ja muszę przejść na drugą stronę tutaj, żeby patrzeć, czy goniu przypadkiem nie jeździ mi tutaj. I zobaczyć, że zwiadowcy, ten obóz trzeba Grosicki po prostu rozpiszyć. Trzyma grosze, bo gola strzelił. Jako kosze. Ale gol. Oj, oczekiwanie na liczbę. Właśnie. Dzień dobry wszystkim. Litwin for... Ja też mam bardzo fajny ten, koleś wygląda jak mój dziadek, jak swoją drogą. No. Fajnie, bo mam jednostki, otrzymują plus 5 do siły bojowej na ojczystym kontynencie, plus 1 do atrakcji się wszystkich pól miasta z parkiem narodowym, po odkryciu technologii, widać, że możesz unikać na jednostkę. No dobrze, lejcie go, lejcie Ruska. Ale kurwa no. Pierda. Dobra, ja myślę, że tutaj trzeba będzie tą ekspę zbudować, to będzie dobrze, pierda. Będzie dobrze. Ja strasznie tego gonia boję. Ja tu produkcję walnę, wiecie, tutaj jeszcze muszę te owieczki. Tu zbuduję owieczki. Tak, teraz tego budowniczego, którego tutaj zrobię, będziemy tak, tutaj owieczki myślę, że walnę. Zastanawiam się, czy by nie walnąć sobie na bydle tutaj. Ale ja bym wziął, może weźmiemy sobie kakao, żywność oraz ten, no chyba, że na jedno wyjdzie z jednej strony, na jedno wyjdzie. Więc zbudujemy sobie owieczki tutaj. Dzieje. Tu ulepszymy pole pszenicy i walniemy sobie jeszcze kakao, żeby były ten. Będę miał ładnie poupgrade'owane. No chyba, że tutaj bym coś jeszcze pokombinował z tą herbatą. Ale to za chwilę będziemy kombinować. Tu rozrost jest całkiem ładny, produkcja jest fajna, jest ok. Tu jest całkiem ładne miejsce na razie. Teraz naprodukuj co najmniej 3 jednostki. Tak, tak, zaraz za chwilę będę to właśnie robił. Ja bym musiał mury jeszcze zbudować, to też przede wszystkim jest bardzo ważna sprawa. Przerąbaniem. Jak to gram bez ciebie? No przecież ja też mogę grać. No, gramy ja, Goniu, Yuhi, jego kolega gejowy i... Nie, ja. I jakiś Białorusin. Nie wiedziałem, że chcesz grać, bo się źle czułaś i w ogóle... Ale się źle czuję, ale mogę siedzieć przed komputerem, siedzę przed komputerem cały dzień, bo ja też grać w grę. No go kikniemy, to wejdziesz za niego. No już zaczęliśmy, nie wiedziałem, że chciałeś. Smutno, strasznie. Czy grałem w Civ 5? Tak, grałem w Civ 5. No zobaczymy. Na razie sytuacja wygląda tak, że jest tutaj budujący się Yuhi i mamy Sumerię tutaj, to jest ten... Boże, Goniu. No Sumeria, no jest Gilgamesz. Gilgamesz i on ma jedną z najpotężniejszych jednostek, takie wozy z osiołkami, pamiętasz tamte? I to jest ten Gilgamesz i ja muszę się bronić, bo on tu będzie atakował. Coś się zmieni? No. Dobrze, masz zimne łapska. Jestem zimny. Będę robić ci rzeczy. Ale masz mega zimne łapska. Rozmawiam z moją łusią. Moją? Moją. Dobrze. Nie mam kiedy gadać, siedzę w mieście. Niech wojenne zniszczenie posądzi. Dobrze. Jaki to domek zbudowałeś? Teraz zaraz ci powiem. Czy wybrać sobie ten? Jaki domek co? No tutaj pszenicę po prostu zbudowałem, ulepszenie, żeby dostać plus 1 do żywności. Ja nie
Bo tu normalnie są dwie. No to trzeba usiąść kiedyś pograć. No można. Lubię ten t-shirt. No dziękuję, kupiłaś mi go, więc jest spoko. To jest Agierka Kozacy 3. Co ty do mnie gadasz, ziomy? Cię wszyscy pomutowali. No? Że wszyscy siedzą na zmutowanym mikrofonie. No bo ja się konsumuję. Ja tutaj gadam, bo ja się boję, jestem autentycznie zastraszony. No dobra. Mam, i to są osły, które mnie tak się boję, tych osłów, że szok. Goni już tam. Czyż nawet ani jednego nie mam pod twoją granicą, co ty gadasz? No ale wiesz, powiem ci, że... Silna gospodarka. To jest strach przed nieznanym. No. Optymizacja odgonia. Siły roboczej. Nie mam pod twoją granicą, stoi osiołek, kurwa, na pustyni. To jestem ustawiony, teraz tylko wyczyścić z barbarzyńców szlaczek i będzie bomba. Zaraz trzeba będzie, słuchajcie, pobudować ten. Nic innego. Mamy dobry tutaj start. Ten start jest bardzo satysfakcjonujący, podoba mi się. Zaraz trzeba będzie budować kolejnego tego. Przed 50 turą trzeba mieć parę miast. O, zajebiście, zobaczcie, że rozrośliśmy się na to bydło. Ukradliśmy to Jerozolimie. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tych brukselskich, tych trzeba. Tutaj dwa produkcji w stolicy cudów budynków i dzielnic. Dwa produkcji każdej dzielnicy przemysłowej przy produkcji cudów. Przydałoby się jakieś wojenne miasteczko. Powiem wam, że tutaj będzie zażarta walka. To będzie mocno. PMS Rage Avoided Achievement. Ten Sven strasznie przedłuża grę, co nie? No to jest, kurde, Krzysiu, rusz dupsko. Przecież co turek to inny przedłuża. Właśnie, więc uspokójcie się. Ja miałem. W ogóle tutaj nie powiem. Ma takiego scoreboardu ani nic? No jest na mnie. Jesteś na trzecim miejscu, jesteś na drugim, jesteś na prowadzenie, zwycięstwo naukowe, no i co tam? Spokojnie, to cię wyklepie. Goniu, kurwiu, idź sobie stąd. Powiedz mi, Goni, gdzie ty sobie jedziesz, co? A, trochę tu, trochę tam. Kurde, się bojesz, że mi litmus rozpierdoli. Goniu, gnoju. Jedź mi z tymi. Mamy bardzo podobne kolory naszych państw, więc stary, ziomki. My ziomki. Ziomki. My ziomki, Goniu. Co tam wiszące ogrody, Yuki? On to w ogóle ma na Grasslandach, on jest, to jest... No, on ma dwie farmy... A, to Rio de Janeiro to jest jakiś szlak. Że co? On ma obok Rio nie dość, że same łąki, to jeszcze dwie farmy złoża.
to pewnie Rio ma już 20 obywateli. Nie, aż tak nie. I poza tym nie mam farmy zboża. Ale nie da się, znaczy też z obywatelami to jest tak, że nie warto powyżej 5 wychodzić, bo przecież jest ograniczone przez housing, nie? To zależy. Te farmy dają tam po pół. Nie no, w housing, stary, zależy. Jak masz 5 ludzi, to już masz za dużo w Billy Game. Jakie tam głupoty gadasz? O, o, dobrze ci mówię. Bo ktoś powiedział, albo ty powiedziałeś, że w Ningengu trzeba mieć 5 i tyle. A jak więcej masz, to dupa takie tam. Nie no, no jak masz więcej niż 5, to po prostu wolniej ci rośnie. W sensie więcej niż 4, to wolniej ci rosną ludzie. Bo masz ten minus chyba 20% albo coś takiego do rozrostu. No dobra, Bartek, bo ty pierdolisz. No, Bartuś, zamknij mordę. Nie mówcie jeszcze, z nimi jej. Pół obrotu mój zwiadowca przełożył barbarzyńcy. Nice. Pierozłowie. Delegacja dyplomatyczna w drodze, witaj. Hej. Niestety nie mamy cerulicy i... Cerulitu? Cerulicy, ty. Cerulicy to mają ich kobiety, to widziałem już. No i Juki przyjmuje moją delegację, no i to jest kolega. Myślałem jeszcze Litwinowi. Damian August z symbolem autokracji. Gra tym czarnukiem jakimś. Co wy tak, kurde, Litwin i Sven tak ten nagle gonił? Cheaty załączają. Nagle 3 osób z 5. Ile macie miast? 6 zakładam. Tak. A mi tu czołg jedzie. No... No nie. Nie, to ma możliwość, żeby się to zapadało. Interesuje mnie pozostawienie trwałej spuścizny. Więc... A macie po pysku. No nie wiem, ja już skończyłem turę, a wy nadal myślicie, matko boska. Wiesz, jak się buduje jeden cud i się pasuje wszystko, bo nie masz jednostek, to tak później jest. No ja teraz już nie jestem pasywny, bo kieruję armią, ale... W sensie moja armia to jest jeden wojsk i jeden zwiadowca, ale okej. No mnie niestety tylko większa armia. Później wybierz faszyzm, twoja gildia jest zapatrzona w ciebie jak w Mussoliniego. O oh, wow. A to w Hearts of Fire jest fajnie. Tam można nacisk robić taki, że Ameryka będzie faszystowska, co nie? Komunistyczna. No tutaj nawet boty, znaczy w sumie tutaj fajnie, bo boty są takie, że one mają wyznaczone, wiesz, na przykład gdzieś tam Arabia, to ty sobie te islamy wymyślą i tak dalej, nie? Same inne. Nie wężę. Jakieś tam islamy. Przydałby się wojownik tu jeszcze jeden. Drogo, ale... Jolo. Hmm.
A trzeba to szybko robić, teraz tak trochę agresywnie tutaj to zrobiłem. Zbudowałem tutaj ten fort, żeby po prostu on mógł ostrzeliwać tutaj dookoła. Więc muszę mieć coś, żeby tutaj to wszystko bronić i odpychać. Więc na przykład jakbym tutaj walnął kuszników czy coś tam, żeby tutaj sobie po prostu strzelać dookoła, oni będą musieli forsować rzekę, więc będą mieli trudno. Jeszcze tych udogodnień nie rozgryzłem. Każde udogodnienie dostaje, znaczy z każdego luksa dostajesz 4 udogodnienia i one się rozprowadzają wokół miasta, gdzie najbardziej ich potrzebujesz, a potem już nie zmieniają pozycji. Dobra. Z mojego mini doświadczenia bardzo dobre miejsce na fort, bo przed rzeką. Tak, właśnie dlatego to zbudowałem, goddamn. A w myślach takie, o Jezu, tak przypadkiem trochę to zrobię. Nie, naprawdę. Tu musiałem to zrobić, bo po prostu no jest rzeka, on będzie miał minus za atak przez rzekę. A tutaj stąd mogę się po prostu normalnie bronić, nie? A on, nawet jeżeli będzie chciał przejść przez rzekę, to traci praktycznie wszystkie punkty ruchu przez to. No chyba, że ma jakieś tam forsowanie rzeki czy coś, ja nie wiem, to chyba w talentach tam takie coś było. Tutaj biorę ten młyn wodny, bo młyn wodny da nam naprawdę dużo, zobaczcie, żywność plus produkcja i dostanę żywności bardzo dużo z pszenicy tutaj całej tej. To będzie naprawdę świetnie, bo wtedy z pszenicy będę dostawał po 4 żywności. To będzie, będzie piękne. Będzie się ładnie rozrastać to miasto. Tych osadników sobie tutaj zostawimy, tak jak oni są, tak sobie niech będą. Ci wojownicy tutaj, ci niech wojownicy idą, czekajcie, bo tutaj sobie mogę przejść, proszę bardzo. Tych wojowników i tych sobie połączę ze sobą, podejdę tędy. Tu zrobię i będę eskortował przy okazji tych osadników i tutaj już powoli coś też będę budował. To trzeba, tego się trzeba pozbyć, bo to będzie naprawdę nieprzyjemne. Zaraz się rzucimy tutaj, to skasujemy wszystko. Dobra, pozbywamy się tutaj tego, tutaj tak. Awans sobie zostawimy, fortyfikujemy do tego. Dajemy sobie, nie do Zanzibaru, tylko dajemy sobie do Brukseli, słuchajcie, ładujemy. Bruksela będzie naprawdę fajnym miastem do inwestycji tych naszych gości, bo będziemy dostawać produkcję. Produkcja jest bardzo ważna. Tu zbudujemy sobie na bydle i później na żelazie. Tak mi się wydaje. Z tej strony jest bardzo dużo barbarzyńców, trzeba będzie uważać naprawdę. Tu rozrost może być słaby, ale produkcja na początek będzie całkiem fajna, bo zobaczcie, że ikony dochodów dają nam tutaj... No rozrost jest całkiem okej, bo mamy tutaj, zobaczcie, tą łąkę mokradła w sumie bardziej, ale mamy tutaj dużo produkcji ze zwierzyny, jakbyśmy tutaj obóz zbudowali. Tylko nie wiem, bo z obozów jest chyba złoto, z tego co pamiętam, nie produkcja. Więc tu postawimy, mamy oczywiście jakieś srebra, no to luksy jak zwykle. Tu sobie przejmiemy to, zamkniemy tą granicę, jesteśmy na razie względnie bezpieczni, no chyba, że z dołu. Nawet jak ktoś będzie chciał atakować mnie stąd, to zobaczy, że mam 3 miasta, z których mogę ich po prostu tutaj zciapać, tak? No chyba, że stąd będą mnie atakować. No nie wiem, no staram się to jakoś zrobić jakoś dobrze. Teoretycznie, nawet jak tutaj będę postawię sobie miasto, to garnizon później postawię gdzieś tutaj i będę mógł sobie tutaj bronić tą granicę w tym przesmyku takim. No mi tu cholera jasna miasto po granic postawił. Teraz koło mojej granicy. O ty. Czasami koło obręb. Cholera, jeszcze jakiś wóz jeździ tutaj. Co to ma być? Tak. Tu żelazo trzeba ten zbuduj. Kopalnie żelaza. Zbustujemy sobie to teraz. Będzie fajnie. O połowę. Pastwiska będzie trzeba konnicy też zbudować. Ale nie mamy koni, to jest najgorsze. Koszary, plus 1 produkcji. Czy ten obszarów mieszkalnych. Ja mam tutaj te. No chyba, że młyn wodny. Najpierw zbudujemy młyn wodny, bo jesteśmy na razie bezpieczni. Chwilowo jesteśmy jeszcze bezpieczni, więc jest ok. Tych gości nie będziemy ruszać, ale. O, Waszyngton znalazłem. No to podbij. Welcome to United States of America. How can I help you? Give all your money. Hands up. A właśnie, Nexus. Co? Ty jako Kanadyjczyk przykładasz się do budowy muru? Ja? No. Jak w South Parku, stary. Meksykanie mieli, a nie. Nie, Kanada buduje mur, żeby... Kanada buduje mur, żeby nielegalnych imigrantów amerykańskich tutaj
odpędzić. O, żeż mi kurde. O kurwa, aha, cywilizacja. A co się stało? No właśnie, co się stało? Cholera, nasrał tych jestem. Miast, cholera jasna, nie wiem co. Już więcej nie będzie. Ile Bartek? Na ilu się zatrzymałeś? No raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć. Ty przypadkiem gonił tego miasta tutaj tak nie postawiłeś zbyt blisko? Każdy ma z tym problem, no kurde chłopaki. To wy za wolno stawiacie. Chłopaki. No nie, no to stary, ja ci nie chcę nic mówić, ale to kurde, będziemy się tutaj, kurde, kłócić znaczy, o to. Zapraszam. A pamiętaj, stary, że Bartek w momencie, kiedy już się postawił, to on jest w pozycji lepszej niż ty. Szczególnie, że mam za nim samą pustynię. No zobacz, jak blisko mojego miasta postawił się, cholera, jakiś kisz. Brzmi jak jakieś, nie wiem, obce jedzenie, jak jakieś, nie wiem, zdechły szczur. No bo ty... No na przykład jak zdechły szczur. Kończ się turę. Nie chcę. No, o, powiedział, nie chcę. Nie chcę skończyć tury. Weź, kończ tą turę, god damn. A dlaczego, Bartek, nie można do ciebie przez biegun popłynąć? Jezus się drogi, co to kurwa? No powiedział, że nie chce, jak ktoś tam zaczął go zmuszać, no to wiesz. Kurde, ja myślę, że jest na dobrej drodze, żeby znaleźć Bartka. Delega Ratmir dowiaduje się, że cywilizacja Brazylii zmieniła sobie na Republikę Klasyczną. No i teraz co? Teraz jest już publiczna informacja. Boże, ci jebani barbarzyńcy. Chuj im dupę. Nikt zginął. Że mi szlak handlowy splądrowali kutasy. O jebać. No to jest niestety loteria. Kto dostanie konicę obok siebie, ten ma śmiesznie. No ja mam konicę. Mam śmiesznie. No to masz śmiesznie, no. Jak wyszło. Mi się udało tam zlikwidować ten jeden obóz, na szczęście barbarzyńcy, więc jest gites. No... To! No chyba nie. Jak to miło, jak wszystko leci do tego... Do ich jego. Tak, miło po prostu jak się w ciebie nie wszystko nie wpierdala. Zajumali mi tego. Robola, a już odzyskałem. Patrz pan. Kwaśne. Jeszcze dobry. Dobry. A, wiecie co, zastanawiam się autentycznie, czy by nie wjechać w gonia autentycznie. No, to miasto trzeba tutaj zniszczyć, wiecie, bo on tutaj, zobaczy, on pozakładał sobie te miasta. Jezu, ale to jest naprawdę, najgorsze są te eureki, bo teraz każdą po prostu technologię wygridzić próbuje. A może postawi tutaj kopalnię, mimo że nigdy tego nie będę używał.
A no, może myślę, że to może być niebezpieczne. To są tutaj ma jakiś kebab kurde i tak dalej. To są miasta, które mają po jeden ten. To są miasta, które można rozpizgać po prostu bez problemu. Bartek, 50 na ok. Choć on zobaczy, że ja nie wiem dlaczego, bo ja mam siła obronna garnizonu 17 tutaj mam. A nie wiem dlaczego on ma tutaj siła obronna garnizonu 20. Trochę więcej niż Nexus, trochę więcej niż Yuki. A co, masz trochę więcej, co? No ale siły militarnej, no to chłopaki, ja mam dwa razy więcej niż wy obaj, no to tutaj proszę się ogarnąć, zaraz będzie wjazd. No Bartek, to wjeżdżaj we mnie, czekam. No sorry, ja tu się biję, cholera jasna z... Jezu, czy to jest Sumeria? Wóz bojowy? Wóz bojowy? No i osiołki ma, no tak, mamy, jak widać ma osiołki. O, dziękuję. Tego? Nie. Aha. Dobrze wiedzieć. Kiedy mam umierać? To będzie bardzo, bardzo trudna rozgrywka. Ja się zastanawiam, czy by nie... Czy grać agresywnie, czy bardziej właśnie pasywnie. Z jednej strony mogę grać pasywnie, ale ja nie wiem, jak ten goniu kurde wypuścił tyle tych miast tutaj. Jaką 6 miast zdążył kurde wyciągnąć, a ma kurde jeszcze potęgę militarną przy okazji, to jest masakra, po prostu musiał spamować, ale z drugiej strony wiem, że ja mam dobrze rozwinięte miasta, on ma tylko takie jakieś wypierdki takie z jednej strony. Jakby mógł wjechać w kogo by chciał z 10 osiołkami. Co tak długo ładuje? No, mój delegat Ratmir dowiaduje się, że Sylwiasa Brazylia powiększa się na nową osadę. Porto Alegre. No i no. A, Bartek, Dolina jest i te widzę. Gdzie ty jesteś? Trochę przerąbanie, no, Sesji, jest trochę przerąbanie. Ty co ty tu robisz? Skąd ty przyszedłeś? Ja z dołu. Przez te góry wszystkie się przedostały? No, tak co, kurwa. A to są twoje granice czerwone. To ty jesteś obok Toronto? Ja? No widzę jakieś granice pod Toronto, to ty? Poczekaj, czy gdzie jest Toronto? Toronto jest pod tymi twoimi jednostkami bezpośrednio. Nie no stary, to Toronto to nawet w połowie mapy nie jest. To kto tam jest? Tam jest? Kurde, kto to jest? Poczekaj, tam jest to Mugi i Mai. Zaraz ci pan czuje to jest. Tam jest Mogli. A to jest ten. Litwin. Chyba. No to jest Litwin. Gdzie tu jest Bartosz? Hop. No i jest chodu. Dobry tego właśnie. Tymi osiołkami już mi teraz nic nie zrobię. Jak mam zbrojnych, to te osiołki są... Właśnie. Mogę mieć wyjebane w te osiołki już teraz. No, właśnie. Masz gębę krzyj. Boi się. A ten to się boi, że to będę miał ten bus do tego. Z budną. A dlaczego tu nikt nie założył miasta tam? Tego Porto Alegre nie założyło się obok tych wszystkich brudeł. Po lewej stronie Adria. Juhi. Ja będę zakładał, spokojnie. No ja to... Jeżeli ty nie będziesz zakładał. Krzysztof za ciebie założył. Będziesz zakładał. Nie no, to jest połowa mapy tam, czy nie będę pierdolał. Nie mam jak tego bronić później. Złodziej.
Gdzie jest Waszyngton? Goni się boi, słuchajcie. Nie, ja jestem. Goni się boi. Gdzie jest twoje miasto? Waszyngton. Też mi się wydaje. A zobaczymy, jak jego siła Waszyngton nie jest jego miastem. Nie tylko będzie. O kurwa. Tak? A, o, ty sobie giglamy. 250, dobra. Jak słynny okay. Lody. Okej, okay, dobra, to się jeszcze wyrówna, bo on na razie spamował, ale ekonomię musi mieć zjebaną ogólnie. On musi ale kogoś zabić, jeżeli kogoś nie zabije, to ma przerąbane. Bartek, kiedy terakotowa armia? Cicho. Dobra, sabotujemy terakotową armię. Myślę, że w momencie, kiedy to powiedziałem, to jest trochę za późno. Tu zbudujemy miasto, tak sobie myślę. Tu teren nieciekawy wstępnie, ale damy z niego radę tutaj coś. A pamiętaj, żeby tych settlerów pilnować, co nie? No i haha. Chłopaki, straciliśmy kogoś, co nie? Kto to poszedł? Żona. On się jakoś w ogóle nie odzywał. Może od początku go wyjebał, he. No. Ja jestem, tylko... To co? No. To zapauzuj może. Jak mam zapauzować? No możesz w opcję. Nie widzę takiego czegoś. Ty dołączasz z powrotem, czy jak? Tak, tak, już dołączam. Ale krążą te rydwany twoje marty kosiołki. A to we włóczników to chyba niezbyt wjeżdża, nie? Dobra. Tutaj patrzę, bo Nexus ciekawe ruchy wykonuje. Mówiłem ci, stary, spierdalaj z tymi miastami. Ale ty, stary, chcesz tymi zbrojnymi się bić z rydwanami? Ale ty, Goniu, nie wiesz, ty zawsze grasz takiego kozaka, a nie wiesz tak naprawdę, co cię może czekać. O kurde. No to teraz... To teraz rip. Teraz musisz mu pokazać, Bartek. Bądźmy przyjaciółmi z Litwinem. To mi wojny nie wypowie. A, proszę czekać na to. No trochę to trwa, nie powiem. Co ten Gandalf? Ej, o co chodzi? Boże, ten Gandhi nie chce skończyć tury. Nie, to nie jest tak, ja mu po prostu proszę czekać. A on jest po prostu... Tak, a, dobra. Aha, no to ty mów, że się łączysz, bo my nie wiemy, co się dzieje. A przecież mówiłem, że się łączy. Aha. To ja to nie słyszałem. No, ale jak mówił, to mówił to. A teraz Piotr na przykład, który nie kończy, nie wiem czemu u mnie, na obrazku. No, proszę czekać, stary, sorry. Żeby tak zwana gra cywilizacji? Nie, po prostu Gandhi Imperium Indyjskie, nie wiem. No by się połączył przed chwilą, nie? Tylko no. Też powinniśmy się podłączać na pauzie, nie powinno się tak wbijać na pałę, bo no właśnie crashuje gry. O, ale coś się ruszyło u mnie. No powoli leci, no. Po mnie nie działa. Oj, też nie wiem, zrobię przerwę w nagrywaniu, w razie czego.